Przyjechałam do Krakowa, aby osobiście doświadczyć prawdziwego, tarasowego szczęścia. Taras kojarzy mi się z sezonowymi owocami, z lemoniadą, z mrożoną kawą, no i może jeszcze z zimnym prosecco. Za chwilę dowiem się, jak wolny czas spędza na swoim balkonie osoba, która jest inspiracją wielu kobiet. Ewa Wachowicz. I właściwie nie wiadomo, z czego jest bardziej znana. Czy z tego, że była najpiękniejszą Polką, czy z tego, że zasiadała w jury programu Top Chef, a może z tego, że na co dzień jest autorką książek kulinarnych i od wielu lat dzieli się ze swoimi widzami przepisami na najróżniejsze dania. Jedno jest pewne. To jest kobieta wszechstronna. Już nie mogę doczekać się na to spotkanie. Chodźcie ze mną. Halo, halo! Dzień dobry! Dzień dobry, przyjechałam. Dzień dobry, witam cię pięknie. Ewo, chciałabym ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojego tarasu. I pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to przestrzeń, która tu jest. A jednocześnie jest tutaj tak bardzo cicho, spokojnie. Można powiedzieć, że jest taka intymna atmosfera. No i zieleń, bardzo dużo zieleni. Powiedz, czy to jest właśnie to miejsce, gdzie ty przychodzisz wypić poranną kawę, zanim wyruszysz na przykład na plan telewizyjny? Dokładnie tak, zwłaszcza, że nagrywam program Ewa Gotuje i czasem wychodzę tylko piętro niżej do siebie, do kuchni, gdzie nagrywam i realizuję swoje programy. Natomiast faktycznie akurat ten taras jest najczęściej chyba takim uczęszczanym, dlatego że on jest bezpośrednio przy kuchni. W związku z tym ta poranna kawa zdecydowanie na tym tarasie, w sąsiedztwie tej zieleni, tutaj akurat za nami, przed nami, jest przepiękna magnolia, która kwitnie na wiosnę i chodzi swoimi kwiatami na ten taras tutaj, więc to jest wtedy magiczne absolutnie miejsce. No i ta zieleń, która tutaj jest dookoła, zresztą ona mnie zdeterminowała do kupna tego domu, dlatego że sam dom w sobie, jak go kupowałam, nie do końca mi się podobał, ale była zjawiskowa zieleń i przede wszystkim zjawiskowy ogród, przepiękny starodrzew. No i to zdecydowało właśnie, że ten dom kupię. No i właśnie jak na tamte czasy, kiedy ten dom budowano w latach 80., on miał właśnie dużą ilość tarasu. No właśnie, my jesteśmy na pierwszym tarasie. I w jakim on jest stylu właściwie? Czy to jest styl bardziej włoski, taki Dolce Vita, czy może bardziej kierunek boho? Zdecydowanie pomieszane style, bo ja w ogóle lubię mieszać style, więc dom jest troszeczkę w takim stylu prowansalskim, bo jest trochę drewna, trochę kamienia. Ja w ogóle kocham naturalne tworzywa, właśnie kocham kamień, kocham drzewo, dlatego tego drzewa też tak dużo jest w domu u mnie. Więc takie pomieszane troszkę style, może też troszkę włoskiej prowincji. Lubię, jak tu się przenikają właśnie takie różne elementy. Siedzimy przy stole, są krzesła, więc rozumiem, że to jest tutaj takie miejsce spotkań i wspólnych posiłków. Czy mogłabyś coś zdradzić więcej? Tak. Przy tym stole to wspólne śniadanie przede wszystkim. Jak pogoda dopisuje, jest piękny poranek, to tu cudownie je się śniadanie, cudownie pije się poranną kawę, właśnie z widokiem na ogród. A z drugiej strony, jeżeli też pogoda dopisuje, to można zjeść obiad, można zjeść późną kolację nawet latem. Jak tylko komary nie dają się we znaki. No właśnie, tak popatrzyłam sobie na przestrzeń i pomyślałam, że można by tutaj nawet wstawić dużo większy stół i zorganizować taką konkretną biesiadę. I chciałam zapytać, czy ty jesteś zwolenniczką takiego właśnie spędzenia czasu przy stole z rodziną, z bliskimi, biesiadowania? Ja uważam, że stół przede wszystkim jednoczy nas wszystkich, łączy nas bardzo z naszymi bliskimi. To jest taki moment, kiedy możemy się troszeczkę skupić na sobie, bo w tej chwili mamy mocno zabiegany czas. Tak, ja nie wiem, co się spędzi. Nie wiem, co się z tym czasem Aniu teraz podziało, że po prostu wszyscy mamy go za mało. Więc ten taki moment, kiedy jesteśmy w stanie usiąść przy stole, jest moment też takiej uwagi. Ja stosuję zasadę, gdzie młodzież mi się buntuje, jak nie wiem co. U mnie w domu nie wolno używać telefonu komórkowego przy stole, nawet na tarasie. Czyli skupienie na tym, co tu i teraz, że jesteśmy razem, że spożywamy posiłek. Tak, żebyśmy byli ze sobą. Natomiast ten taras faktycznie jest duży i tutaj mógłby być większy stół, ale po pierwsze ja bardzo lubię okrągłe stoły, bo przy nich mam wrażenie, że bardziej jesteśmy tak nikt do siebie. Nikt nie jest wykluczony, tak, nikt tylko wszyscy nie jest są daleko, razem. Tylko wszyscy są w takim, takiej samej odległości od siebie i w centrum i zarówno w domu, w środku mam okrągły stół, w domu pod Bawią Górą też mam okrągły i na tarasie też ten stół jest okrągły. A taras jest duży, dlatego że tutaj obok często staje pomocnik grillowy.
W momencie, kiedy już jest sezon taki, że jest letnia kuchnia, albo grillujemy sobie dużo z przyjaciółmi czy z rodziną, to wtedy właśnie tutaj na tej części tarasu znajduje się jeszcze właśnie taki pomocnik grillowy, grill, więc tu biesiadujemy, a grillowanie jest troszeczkę osobno. Mhm. No naprawdę jest tutaj taki niesamowity klimat i ta przestrzeń w ogóle jest imponująca, ale chciałabym zapytać o podłogę na tym tarasie, ponieważ wiem, że ty jesteś osobą bardzo praktyczną i doskonale zorganizowaną i domyślam się, że dbanie o tę podłogę, konserwacja to nie są najbardziej przyjemne rzeczy, które chce się robić, natomiast ona tutaj wygląda bardzo estetycznie, a wiadomo, no taras to jest jednak miejsce, które żyje. Dla mnie istotne jest, żeby taras był też przyjazny w dotyku, dlatego że ja w domu najczęściej chodzę na bosaka, bo mam też naturalne materiały i uwielbiam czuć ten kontakt z naturą, uwielbiam chodzić na boso po trawie. Takie uziemienie. Tak, lubię też chodzić na bosaka po tarasie, więc dla mnie istotny też był ten dotyk, żeby to było naturalne tworzywo. Dlatego pierwszy taras, który zrobiłam, był drewniany. Był to modrzew polski i był super. Do pierwszego momentu olejowania, kiedy na tym tarasie jeszcze nie było stołu, nie było tych wielkich donic z tujami, wiadomo, z drzewami. Wiadomo, przesuwa się, przenosi. Tak. I w momencie, kiedy wylądowały tutaj te wszystkie rośliny na tarasie, a ja kocham właśnie nie tylko rośliny w ogrodzie, ale też lubię, jak są w donicach, przy oknach. Ta przyroda też tak przenika do tego domu. Ten taras właśnie po to też jest duży, żeby właśnie znalazły się czy konika, czy tuje, czy inne rośliny, które fantastycznie też spełniają się w donicach i mogą cieszyć nasze oczy cały rok swoją zielenią, no bo wiadomo, że już taka pora roku zaraz się zrobi, że już tych liści na drzewach nie będzie, więc ja lubię też rośliny zimozielone. Chciałam, żeby na tarasie były rośliny zimozielone w dużych donicach, żeby wytrzymywały cały ten taki okres też zimowy. No i w tym momencie już to olejowanie, a wiadomo, że taka podłoga czysto drewniana musi być olejowana co roku. No to olejowanie raz, drugi raz było, a później nikomu się nie chciało przesunąć. Już nie było zapału. Nie było już zapału. No i też wiadomo, że no, w związku z tym, że nie było już tego olejowania tyle, ile trzeba, no to wiadomo, że drzewo ma swój czas życia. Podłoga taka drewniana ma swój etap, kiedy trzeba się zdecydować już na wymianę. I właśnie jestem świeżo po remoncie. Zauważyłam, że ta powierzchnia tarasowa ciągnie się dalej, ma swoją kontynuację. Rozumiem, że łączy się z drugim tarasem. Tak, taras praktycznie jest dookoła domu i przy każdym balkonie też mam taras. Tych tarasów mam dużo. Właśnie koniecznie chciałabym zobaczyć, chodźmy. Czyli to jest taras numer 2. Rozumiem, że tamten to jest bardziej wspólny czas z rodziną, biesiadowanie, a ten jaką pełni funkcję? Tutaj odpoczywam i czytam książki. Rozkładam sobie tutaj taki fotel specjalny i wśród tej pięknej zieleni czytam sobie ulubione swoje Czyli książki. Relaks. Relaks, absolutny relaks. Muszę powiedzieć, że architektura tego domu i w ogóle otoczenie jest bardzo piękna. Ty trochę wspomniałaś, co cię skłoniło do tego, żeby ten dom kupić, ale jestem ciekawa, jak ty wspominasz ten pierwszy moment, kiedy tutaj przyjechałaś? Jakie emocje ci towarzyszyły? Tak się składa, że wchodziłam do tego miejsca, do tego ogrodu od strony sąsiadów. I wtedy ten ogród był nieprzycinany i niezadbany, nikt o niego nie dbał jakieś 10 lat, więc był totalnie zarośnięty. Wyglądał jak ogród. Dżungla. I ja tutaj jak weszłam, poczułam się właśnie jak w tajemniczym ogrodzie i mnie urzekł nie tyle dom, który uważałam, że można zmienić, przebudować i wiedziałam, że ja sobie z tym poradzę co najmniej w rok, ale urzekł mnie tutaj ten zjawiskowy ogród. Tutaj mam 18 gatunków drzew iglastych, każdy jest inny. Nie wiem, ile mam liściastych, natomiast wszystko to o każdej porze roku wygląda przepięknie. I ten ogród ma ponad 30 lat i ja musiałabym czekać, bardzo aż długo. To wszystko wyrośnie, bardzo długo. Tak jak wiadomo, można w rok wybudować, zmienić, przebudować, wyremontować, ale na te ogród. Drzewa zjawiskowe trzeba trochę poczekać. A tutaj zdecydowanie mnie urzekło jedno drzewo. Tam w kącie jest tulipanowiec i to jest po prostu drzewo, które jak zobaczyłam, że jest w tym magicznym, czarodziejskim ogrodzie, to stwierdziłam, że tak, to jest moje miejsce i na to ziemi. To jest właśnie to. Ja na początku mówiłam, że nie będziemy poruszać tematu ogrodu, bo tutaj chyba już powiedziano naprawdę wiele, no ale ciężko tego nie zrobić, kiedy ten ogród nas otacza z każdej strony i kiedy widzę takie piękne, bujne winogrona. Więc jesteś, Aniu, idealnie na winobranie. No właśnie miałam zapytać, czy zdążyłam. Tak, zdążyłaś. Możesz skosztować, bo akurat w tej chwili są niesamowicie słodkie. Słodkie owoce, a ja do tego winogrona, do nich mam ogromny sentyment, dlatego że ono przepięknie pachnie, czujesz, tak, niesamowicie jest aromatyczne. Natomiast tę winorośl posadził mój tato, tam w kącie ona zaczyna się i tutaj idzie po domu i oplata balustrady.
Mój tato ją posadził, ona jest z mojego domu rodzinnego. To więc pięknie potem tak sobie czytać książkę i patrzeć na prezent od taty. Tak, dokładnie tak. Zwłaszcza, że niestety tata już od 2 lat nie ma taty z nami, więc tym bardziej. Więc tym bardziej, tak. Tym bardziej jak gdyby patrzy na tę roślinę z takim ogromnym sentymentem. Dom jest cały otulony wręcz tą zielenią. Powiedziałaś, że tutaj jest bardzo dużo drzew. Jestem ciekawa, jaki jest twój stosunek do drzewoterapii, do tego, że ludzie przytulają się do drzew. Czy ty to praktykujesz, mając tyle drzew w ogrodzie? Tak. Ja praktykuję to właśnie z tym moim tulipanowcem. Tym wyjątkowym, tak? Z tym wyjątkowym drzewem, które kocham. Natomiast wiem, że niektórzy bardzo lubią brzozy. Mhm. Ja w Zawoi mam kilka brzóz i tam się przytulam do brzóz, do brzozy, a tutaj w Krakowie do tulipanowca. Uważam, że to jest bardzo dobra terapia. Taka energia z natury. Niesamowicie czerpiemy wtedy energię z natury, z ziemi. Uspokaja nas, wycisza, a mamy tego potrzeba świat przecież. Mamy szalony w tej chwili, więc ja uważam, że ten moment, to przytulenie się do drzew jest naprawdę bardzo ważny. Kto nie próbował, niech spróbuje, bo naprawdę czyni cuda. Koi nasze nerwy. Ja właśnie teraz zerknęłam na to, co na dole i pokazał nam się trzeci taras. Tak, tam mamy kolejny, trzeci taras. No i zapraszam cię oczywiście. Bardzo chętnie zobaczę. Muszę przyznać, że taras numer 3 także wygląda imponująco i razem z ogrodem on mi się jawi jako taka oaza spokoju. Czy ty wykorzystujesz to miejsce właśnie do tego, żeby się zrelaksować, odpocząć? Czy my możemy tutaj Ewę Wachowicz spotkać pracującą? Po pierwsze pracującą, dlatego że tutaj właśnie nagrywamy dużo odcinków mojego programu Ewa Gotuje. Tutaj jest letnia kuchnia, tutaj jest grill, tutaj jest biesiadowanie. Tutaj właśnie pokazywane są te wszystkie takie potrawy, które można przygotować na wolnym powietrzu. Też planuję w przyszłości zadaszyć ten taras, żeby ta letnia kuchnia już zagościła tutaj na stałe. I tutaj też robię jogę, ćwiczenia jogi, treningi siłowe, czy też inne, więc to jest takie miejsce intensywnie bardzo wykorzystywane. Czyli dzieje się na trasie bardzo dużo, więc rozumiem, że dlatego zdecydowałaś się na deskę kompozytową, żeby przetrwała ten natłok działań. Ten taras musi być wytrzymały i zresztą zanim zdecydowałam się na właśnie taką deskę kompozytową, przetestowałam sobie tę deskę na innym tarasie. Ładnych parę lat temu zrobiłam taki mały taras przy domku gościnnym w ogrodzie, gdzie też jest sauna, żeby zobaczyć, jak ta deska właśnie pracuje, jak ona się starzeje, jak jest wytrzymała i że zdała egzamin, to już przy remoncie domu, właśnie przy remoncie wszystkich tarasów, kiedy była zmiana z drzewa właśnie na decyzja deska kompozytowa, to właśnie już wiedziałam, że ta deska się sprawdzi. Zwłaszcza, że ta deska kompozytowa, umówmy się, że i tak w 50% jest z naturalnego materiału. Co jest tobie bliskie, bo ty naturę lubisz mieć właśnie przy sobie. Naturę lubię mieć blisko przy sobie i też cenię sobie polskie firmy, które po prostu robią dobre produkty. I wspierasz. Wspieram. Rozumiem, że dla ciebie dom to jest taki projekt, który cały czas żyje. Wspomniałaś, że są plany, żeby postawić pergolę, a oprócz tego jeszcze masz właśnie jakiś pomysł na to, jak ten dom jeszcze upiększyć, albo co by tu jeszcze można było zrobić, żeby było ciekawiej. To znaczy, to jest taki moment, kiedy teraz właśnie jesteśmy po remoncie tarasu, kiedy też zmieniłam dookoła właśnie też takie bele drewniane na surowy beton i teraz będę akurat dosadzać tulipany czy krokusy, które kwitną na wiosnę, bo uwielbiam, jak dookoła tarasu najpierw pojawiają się kwiaty wiosną, więc teraz będzie dosadzanie krokusów, dosadzanie tulipanów, no i trochę czeka mnie przycinanie ogrodu, no i takie prace jesienne. Ale mi pomysłów na zmiany nie brakuje, więc ja ciągle coś wymyślam. Jak już pergola stanie, to myślę, że kolejny etap to będzie, a może tą pergolę zaszklę? No to no mam w takim razie coś prośbę, się będzie działo. Jak ta pergola już tutaj stanie, to mam nadzieję, że mnie zaprosisz i coś razem ugotujemy. Tak, bo może jak stanie pergola, to też mam nadzieję, że stanie też letnia kuchnia, która będzie tutaj już takim stałym elementem tego ogrodu, tego tarasu, właśnie do takiej biesiady, ale też przede wszystkim do nagrywania moich programów. I chciałabym nawiązać teraz do tej letniej kuchni, bo ty jesteś ekspertem, jeśli chodzi o kulinaria i też wyznaczasz nowe trendy, a jednym z trendów w gotowaniu jest właśnie gotowanie na zewnątrz, czyli ta letnia kuchnia, niektórzy mówią kuchnia ogrodowa, tak, kuchnia letnia. Ogrodowa. Nie chodzi nam o grilla, jak może niektórzy mogą pomyśleć, tylko taką prawdziwą letnią kuchnię. Czy ty uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby w swoim domu taką kuchnię posiadać?
Bardzo dobry to jest pomysł. Ja tutaj będę mieć bardziej taką kuchnię ogrodową, czyli ona będzie mieć normalne palniki, normalne reszo, będzie też mieć takie, taki element grillowy, ale to będzie tylko element tej kuchni, więc będzie przypominać trochę taką standardową wyspę i to jest taki mój pomysł na tę letnią ogrodową kuchnię. Natomiast nie ukrywam, że pod Babią Górą marzy mi się wybudowanie takiej letniej kuchni, jaka była w domu moich dziadków, w domu moich rodziców, gdzie piekło się chleb, gdzie można by było właśnie zrobić jakieś fajne podpłomyki, czy nawet pizzę dla dzieciaków. Więc ja mi się marzy też wybudowanie takiej kuchni, właśnie takiego do zewnętrznego biesiadowania, ale właśnie niekoniecznie takie grillowisko, wręcz przeciwnie, taka kuchnia tradycyjna. Ale jest to też taka kuchnia, w której można przygotować jakąś potrawę jednogarnkową, gdzie można właśnie robić praktycznie pełny obiad. Nie tylko właśnie grillować. Tym bardziej, jak ma się do tego przestrzeń i odpowiednie warunki. Jak przychodziłam do ciebie, to powiedziałam, że naukowcy jeszcze nie przeliczyli, ile czasu ludzie spędzają na tarasach i na balkonach, ale za to wyliczyli, ile w kuchni i w łazience. Natomiast myślę sobie, że gdyby każdy miał taki taras, a właściwie takie trzy tarasy, jak masz ty, no to każdy by tutaj przesiadywał bardzo dużą liczbę godzin i dla naukowców nie byłoby to już takie proste do policzenia i ujęcia w statystykach. To jest ciężkie do policzenia faktycznie, bo ja uwielbiam spędzać czas właśnie poza domem, na zewnątrz. Tak, jeszcze jak jest odpowiednia pogoda. Przede wszystkim wśród zieleni, więc jak tylko pogoda na to pozwala, to po prostu, nawet powiem Wam tak, nawet zimą, jak jest bardzo zimno, potrafię sobie zrobić ćwiczenia oddechowe właśnie tutaj na tarasie. Także pogoda nie przeszkadza. Mając właśnie tę przestrzeń, mając takie możliwości, że są drzewa dookoła i że po prostu mogę pooddychać świeżym powietrzem, nawet w mieście, mając właśnie tyle zieleni, to staram się te ćwiczenia oddechowe bez względu na pogodę, bo mam tutaj część tarasu zadaszonego, to właśnie w tej części zadaszonej sobie siadam i robię ćwiczenia oddechowe. No, jak się ma taką przestrzeń, to koniecznie z niej trzeba korzystać. Ewo, jestem dzisiaj u Ciebie w gościnie i jestem z redakcji Gentlewoman. Chciałabym się dowiedzieć, kim dla Ciebie jest właśnie taka kobieta? Jak sobie ją wyobrażasz, Gentlewoman? Przede wszystkim to jest kobieta, która inspiruje inne kobiety. Sama w sobie jest zrealizowana, sama w sobie żyje w zgodzie ze swoim wnętrzem, ze swoim sercem, ma bardzo bliskie połączenie mózgu z sercem, a może w ogóle tam nie ma tej przestrzeni. Przede wszystkim żyje w harmonii, żyje w takiej pogodzie ducha i zgodzie ze sobą i inspiruje inne kobiety. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję.